Ruch paczkowany to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i świeżości produktu, który zakupiliśmy. Zapakowanie produktu w szczelne, hermetyczne opakowanie gwarantuje brak dostępu bakterii, a co za tym idzie brak zakażenia mięsa niechcianą mikroflorą. Co więcej, zapakowanie mięsa niesie za sobą konieczność właściwego oznakowania tego produktu i przekazania niezbędnych informacji dla konsumenta. Jako podstawowe informacje, które powinny znaleźć na etykiecie, należy wymienić przede wszystkim nazwę tego produktu, określenie klasy jakości handlowej, określenie, czy jest to produkt wprowadzany do obrotu w formie świeżej, czyli schłodzonej, czy też w formie mrożonej. Na etykiecie znajdziemy informacje na temat numeru partii, czyli danych, zakodowanych danych, dzięki którym producent jest w stanie prześledzić cały proces produkcji, jak i dystrybucji tego produktu. Producent zobligowany jest podać własne dane, czyli wiemy, kto dokładnie wprowadził ten produkt na rynek. Znajdziemy również numer IWW owalu, czyli gwarancję nadzoru weterynaryjnego nad danym zakładem, który wyprodukował to mięso. Oprócz tych danych na etykiecie znajdziemy informację dotyczącą terminu przydatności do spożycia, co jest bezpośrednią informacją dla konsumenta.